teraz mnie słuchaj. Jutro, dziś koło może 18, zbieramy ekipę i oficjalnie ogłaszam, że robimy gang. Mam już kilka osób na oku, które do nas dołączą i będziemy robić większe skoki. Tylko teraz tak, spierdalamy z tego miasta, bo tu węszą. Za dużo razy cię złapali i za dużo hajsu już wyjebałem, żeby cię kurwa wyciągać. Także tego, spierdalamy do Pyrgos. Tam podobno jest spore... Ja gdzieś płacił? Spore złoże... tego, no... czego to? Diamentów. Uwaga, ktoś wchodzi, ktoś. Ciu. Co tu się dzieje? Pan nie wchodzi na prywatną posesję. Dzień dobry. Halo, halo. Czemu pan wchodzi na prywatną posesję? Tak w popłochu odbiegają. Czemu pan tu wchodzi na prywatną posesję? Co pan robi w moim mieszkaniu? Proszę stąd wyjść, nie prosiłem o policję. Pan nie zamyka prywatnej posesji. Kto panu pozwolił bez uprawnień tutaj wchodzić? Dziadce złożyć skargę do komendanta. Proszę dowód, że to jest państwa mieszkanie. Skargę do komendanta. Komendanta zgłoszę. Proszę opuścić to miejsce. To jest mój przytułek. Przytułek dla policjantów jest tam na komisariacie. Proszę pana, chce pan otrzymać mandat za obrazę policji? Jaką obrazę policji? Proszę mi powiedzieć, gdzie ja pana obraziłem? W którym momencie? Pan, myśli pan, że ja szukam przytułku dla policjantów? No ale co pan robi w moim przytułku? No proszę pana, idę sobie ulicą i słyszę, jak państwo rozmawiają o zakładaniu nielegalnego gangu oraz handlu narkotykami. Jakiego nielegalnego gangu? To jest klub wędkarski, a pan mówi mi o gangu. Panie, wchodzi pan na prywatną posesję, bez zezwolenia, do mojego przytułku. Nie ma pan licencji na łódki, tak? Chce pan, żebym sprawdził... Jeszcze nie mam, właśnie, dlatego jutro zakładam klub żeglarza i jutro będę miał licencję, bo jutro mam o 12 egzamin. To żeglarz czy wędkarski ten klub? Weglarz, to i to, jedno i drugie. A jedno i drugie. Węglarski, no, kurwa. Zobacz pan, już nawet stopy sobie umyłem, przygotowałem na płetwy. Będę łowił, wędkował i drukował. No, widzi pan? Ale teraz bym prosił pana o opuszczenie mojego przytułku. Panie... Panowie. Ja pana odprowadzę do drzwi. Ja pana odprowadzę, to jest mój przytułek. Do widzenia. O panie Roslifos, ja coś czuję, że jeszcze się spotkamy. Bardzo niemożliwe, bo będę tutaj łowił sobie rybki. Chyba, że będzie pan chciał kupić rybkę, to chętnie pan... A lubi pan szczupaki? Do widzenia z mojego przytułku. Pan wam wycina klucz, jak to pańska prywatna posesja. Do widzenia, życzę miłego dnia. Cześć. What's up, nigga? Trzeba było mu powiedzieć, czy wie jak zajebać karpia. Dobrze, wszystko jest w porządku, bardzo dobrze sobie poradziłeś. Aspirujesz kurwa na asystenta. Także całkiem nieźle sobie radzisz. Kuba to nasz informator, Paulina to będzie nasza... Prawa ręka szefa. Potrzebuję, żeby... Mi się wydaje, że w tym przytułku nie jest bezpiecznie, mi się wydaje, że on jakiś pluskwy tu założył. Kurwa. Właśnie. Starczy, że pisz SMS-a, pisz mi SMS-a. Tu jest nie. Chodź po prostu, idziemy stąd. Tu psy węszą. Mówiłem? Zobacz pan. Wychodzisz z przytułku, patrzysz się za mur, a tu policjant już na ciebie czeka. Ja nie wiem, ten świat jest jakiś dziwny. U mnie na Czernorusi było inaczej. Policja się tak nie szwendała, ty. A tu? Dawaj, usiądziemy sobie w korytarzu szpitala i tam pogadamy.
Wcale kurwa nie widziałem, że tam policjant za rogiem na nas patrzy. Ty złego jak fryzjera struga tam za rogu wygląda. Typa, widzisz go? Daleko. Spójrzcie tam, tam skąd przyszliśmy, widzisz go? Jak za rogu wygląda? Jak fryzjera struga, złego kurwa. Tajniaczek się znalazł. Zobacz, zobacz. Chodź, spierdalam z tą. Dobra, stajemy tu i gadamy. Jest tak daleko, że nas nie usłyszy. Paulina, prawa ręka szefa. Kuba, informator. My tu jesteśmy, wiesz co, szefowie szefów. Także tego. Ty, wiesz co jest przejebane tutaj? No. Jak zabrali mnie na komendę, chciałem, kurczę, adwokata. I no. To jest niedozwolone, to jest typowe bezprawie. Ja proponuję broń i masowo deptać policjantów, no. Zmasowany atak na policję, to mi się podoba. Masz jaja. Jaja King Konga. I klapki Kuboty. Ty, King Kong. O, coś tam kurwa biega. Dobra, też by więcej nie pierdolić. Widzimy się jutro i wszystko organizujemy. A, jeszcze jedno. Jest taki jeden, który chciałby do gangu dołączyć. Adam Wolfman. Jest do odjebania. Kapuje. Przyjąłem. Dobra. Zajmę się nim w swoim czasie. Ja wracam do swoich interesów. Także trzymaj się i do jutrka. Powodzenia. Bon voyage.